Cześć, witam was wszystkich serdecznie na kanale Wędkarstwo to mój świat. Jestem dzisiaj z Sebastianem. Przyjechaliśmy sobie może nie tyle co potrenować, co zobaczyć co się dzieje na fiderze, z tego względu, że mamy dzisiaj środę, a w niedzielę mamy zawody kołowe, federowe. Także sprawdzimy sobie co się dzieje co się dzieje na dnie. Sebek bardziej, liczę na niego, że on coś będzie kombinował i pokaże postaramy się. Pokaże co tam będzie. Ja nic takiego szczególnego nie przyszykowałem. Z ostatniego wypadu została mi ta moja zanęta, dlatego sobie ją sprawdzę. I mam jeszcze jedną zwykłą. Troszeczkę będzie inaczej, bo na zawodach będę chciał łowić daleko, 50-60 metr, ale dzisiaj tego nie przetestuję, bo zamówiłem dopiero plecionki i feder gumy, no i dopiero paczka ma przyjść mi dzisiaj, także na zawodach będę nieprzetrenowany co do tego. To jest nasz rybowóz. Dwóch chłopa się zapakowało bez problemu. Tak, bez problemu, można tak powiedzieć, że bez problemu. No dobra, trochę głową po sufit obiłem. Ale jest okej. Okay. Taka ciekawostka, kopara mi opadła. Sebek powiedział, że on jest o 2 lata ode mnie młodszy. Czujecie? Zobaczcie tego chłopa. Taki malutki, nie? Ja myślałem, że on ze 4 dychy ma już. Dobra. Chyba nie chcę do domu dzisiaj wrócić. Dobra, rozkładamy sobie sprzęcik, zaraz wracam do was. Za mną są 2 stanowiska, które żeśmy sobie wybrali. Tam i tu przy trzcinkach. Żeby było sprawiedliwe, robimy rzut monetą, kto gdzie siada. Orzełek trzciny. Orzełek zrobimy trzciny, a reszkę zrobimy tamto drugie z boku. Dobra. A kto ma co? No właśnie, bo jeszcze nawet żeśmy nie powiedzieli. Co wybiera? A nie, no jak już powiedzieliśmy, to... No dobra, ja jestem orzełek. Dobra. Orzełek to trzciny, tak? Dobra. No. Resia. To czekaj, no to jak ty powiedziesz orzełek... No co, no to dobra. No ja mam orzełek trzciny, a ty reszkę? No to dobra, no to... Rzut monetą w sumie... No dobra, no to wtedy no. Tak, no to ja siadam tu, a ty tu, no to dobra. Istio. Czyli ja mam trzciny, a Sebek ma całe 5 metrów dalej. Szaleństwo będzie normalnie, tyle miejsca. Ryba za rybą, branie za branie. Sebek mówi, rozkładamy i mówi, już wiem czego nie wziąłem, siatki. Ja mówię, a przydać się w ogóle? Pamiętajcie, no. Pamiętajcie, że to jest żwirownia. Także tutaj naprawdę nieraz, no przeważnie jest tak, że jak już się ma kilo, to już można liczyć na podium, nie? Kąsa tego górkowego, nie? A to gardlans na płoć, tak? Tak, ale to jest czekolada, bo to jest górkowski, ta ich taka klubowa mieszanka, wiesz? I chciałem, zobaczę, może zrobię tą czekoladową i tutaj sobie dopalę, bo tu mam ich trochę tych dodatków takich. Może tym dopalę, to tak pod płoć. A pod leszcza myślałem, bo wziąłem taką zwykłą zanętę tą bolanda, nie? No. Leszczową. I kurde, mam tu trochę tego. Sensasa. Takie resztki mi zostały, nie chciałem brać całych paczek. Niepotrzebnie odpowiem, takie te sensasowskie takie resztki, nie? Może i ten, myślę, że i zapach, nie sensasa taki, kurde, podleszcza. Zrobię to może akurat. Ale to robisz 2 mieszanki czy 1? Tak, zrobię 2 i na 2 liniach będę łowił. Jedną zrobię bliżej. Robisz dzisiaj 2 mieszanki, tak? No generalnie też tak robię, na zawody nawet, jak gdzieś jechaliśmy, te federowe, to robiłem 2, wiesz, bo jak ci jedna linia nie odpali, to zawsze na drugiej możesz łapać, nie? Ja wiem, to tak w skrócie jakbyś pierwszą linię i drugą, co będziesz robił na płoć i co będziesz... Na płoć zrobię tego. Na płoć idzie bliżej, rozumiem, tak? Na płoć idzie, kurde, zestaw ten górkowski, górka zanęta, spróbuję bliżej. A dalej, żeby zobaczyć, jak będzie jakiś lew, to zrobię taką słodszą, jaśniejszą zanętę, taką tego sensasa pomieszam z tym, z bolandem, nie? No. I zobaczymy. A z robactwa? Z robactwa to tylko pinkę i topione robaki. Topione, gdzieś tu miałem topione robaki. Pinka topiona. Tak, pinka z grubym, no tak zrobiłem, żeby się nie rozdrabniać bardziej. I tak zrobię i zobaczymy, może jakieś efekty będzie, bo to... Jak nie wejdzie na to nie wejdzie na nic. Od i cała filozofia. Tak jak już mówiłem, mi zanęta została z poprzedniego wędkowania, czyli tu mam tą leszczową. Tu jest
jest, no jak, nie wiem, czy żeście widzieli filmik, ale tu jest biały robak, kaster, rosówka i co? I trochę chyba ziemi i zanęty. A drugą, i to na razie to spróbuję pod metodę, jak się nie uda, to przełożę na klasyka. A drugą stronę mam, drugą kiją mam już na biedaka, bo mam zwykłą płoć, zwykłą zanętę płociową. Do tego dam jeszcze pół paczki ziemi, pinka i chlebek tostowy, ale żeby nie słyszał. No dobra, zaczynamy. Można powiedzieć, że zaczynamy od razu łowić. Sebek nie nęci, ja sobie pierwsze zanęcę. Sebek będzie rzucał co 5 minut. Ja pierwszy klasyka zanęcę. Metodę będę przerzucał właśnie co 5 minut. I zobaczymy. Metodę mam dalej, a metodę mam około 40 metra. A klasyka mam na 29 metrze dokładnie. Zrzucaliśmy to dipperem. Chciałem nagrać, ale się nie nagrało. I pokazuje całą chmarę ryb, tyle że ryba jest wysoko, jest tak metr nad dnem. Zobaczymy, czy się ją uda ściągnąć, czy trzeba będzie przypony dawać dłuższe i próbować z opadu. To co, zaczynajem tego twista? Zaczynaj. Wałki przygotowane. Aha, czekajcie. Nie da zanęta. Wałeczek do szklanki i czopujemy dół. Opadło i hop. I następny wałeczek. Dwa zanęty pomieszałem. Wałki dałem nie do tego. Mogłeś sobie już załatwić łowienie. O Boże. Wiesz, w wałkach mam inne, a ciopuję inną. To ładnie. A tak mówię, co te kurwa czerwone robaki tu robią, nie? Zrobił. Ale ostatnia pójdzie z właściwą. Będzie płotka. Płotka? No. Ty, to jak nie masz siatki. No. No do wiaderka sobie będę wrzucał. Do wiaderka? A. Włożę wiaderko do wody i będę tak robił. A jak nie, to możemy zrobić taką punktację. Ryba za rybę? A co? Ryba za rybę? Ilość ryby i największa ryba. No i jak no, ale jakbyś miał wagę, to było. Powiem ci takich. Tych małych koszyczków, nie? Jest tak ciężko dostać. Są dostępne, tylko drogie jak cholera niekiedy. No, ale ja mówię, takie te zwykłe piąteczki były. No. I nawet tanie były przecież. A teraz są te z tych z Prestonów, z
flagmanów. I... No właśnie, ale one są najlepsze, ci powiem, do łowienia. Zobacz, ja sam mam taki. Zobacz. Ja wiem, no ale... Tylko ale musi mieć odpowiednią wagę, nie? Że właśnie one są drogie, nie? A te były takie, wiesz, tanie, a... Dobra, Sebuś ma już jedną rybkę. Ja mam nęce zanęcone. Rzucam i zaraz przerzucam się na metodę. Zobaczymy tam dalej. To następna? Właśnie nie wiem, dokąd będę brany. Nie, to... O! Czekaj, kurde, teraz mi tutaj bierze. Coś mi się zdaje, że tu na dwie wędki to chyba nie będzie za dobrze. No jak będziesz chciał łapać na tym, no to... Ale muszę rzucić się na tą metodę, bo chcę sobie tam sprawdzić, wiesz... Może grubszego podejdzie coś. Ale jakby... Ale szarpie, no. Muszę odpuścić. Muszę najpierw zarzucić. Ale powiem ci, jakby było tak na zawodach, to od razu bym nawet drugie nie rozkładał. Bo to się wtedy więcej traci niż zyskuje. Fajnie by było wylosować te miejsca, co? Ale szarpie. Jest. Ty krąb! Krąb ja złowiłem. No widzisz, a tak mówiłeś, że nie łapiesz. Ty, ale tu krąb nikt dawno nie było. Ciekawe łapanie się zapowiada. No, powiem ci. Albo my się nagle łowić nauczyli. Nie no, z tym to bym się chyba nie zgodził. Siedzi grubo? Jest metody coś. O kurde, puścił. Ale dupa. Ja kurde, ale fajnie jest. Jak cholera, no. Idzie się wkurzyć, nie? No, a czułem, tak fajnie stanął bokiem, nie? Nie, no woreczek foliowy normalnie. Nie, woreczek foliowy wkładam w foremkę i woreczek wyciąga z fole, z ten. Ma ile teraz? 25? Hama! Powiem ci, chyba... Ale skoszyk ci zdąży opaść? Co ty? Patrz, kurwa. A, zeszło. Ale była! A specjalnie ją wyżej ciągłem? Wyżej ją ciągłem tylko dlatego, że ten, żeby w tej haszcze mi nie wpłynęła. Ale widzisz, tobie koszyk nie zdąży opaść, a mi musi opaść, nie? Ja mam, wiesz, klasa kije. Tak, żebyś wiedział. To się wydaje, ale naprawdę kij robi dużą robotę. Dużo różnica jest. Tylko wiesz co, ona tak jakby się podpięła, bo... Wziąć podbiera? Nie, ja mam tu. Nie, ty, patrz. Głupsza, głupsza. Patrzaj na to. Patelniana, tak jest. Koleż? Kleń! Ty, klenia tu chyba 100 lat nie złowiłem. To z opadu ci wziął. Nie, Jaś. Jaś? Jaś. No. Dawaj, 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 szybko, szybko, bo to czasu nie ma. Wracamy do gry, chłopie. O. Nie kuśpa. Ja wiem, że ty tam doisz teraz. No, tak na zawodach, żeby... No. Oby. Oby, panie kolego. Oby. Po to się jest dzisiaj, że może się uda na zawodach takie coś zrobić.
Wiesz, też nie zawsze zatniesz, ale już masz większe prawdopodobieństwo, że ci ryba weźmie, nie? Zobacz, kolejny. Krzaki. O! Okoń? Ale nie było brania. Szedł za tym pociągiem. Dobra, Sebek, ostatni rzut i kończymy. Nie, nie, tata nie! Tata nie! Sebek płacze, bo bardzo mi dupę dzisiaj skopał i kopię ją dalej. Teraz mógłbym tylko leż taki 3-kilowy uratować. Czekaj, bo ty mówisz jeden rzut, ale mój czy twój? Dobra, gadam. No to... Ostatnie 2 minuty. No i dobra, wyciągasz ją i koniec. Nie wiem, czy przyciąłem. No to już za późno. Nie, tata, nie! Zawsze jak się dorośli świetnie bawią, każą majtki na dupę zakładać. To już mieliśmy skończyć. No wiem, no już, no to ta się już nie liczy jak będzie. Ja muszę jeszcze branie zobaczyć. No dobra, teraz to już na pewno koniec. No dobra. Dobra, kończymy. Sebek. Pierwsze powiedz, co fajnie zagrało. Ach, najlepiej to zagrała zanęta. Nie. Trzeba było kombinować dzisiaj z łowieniem, bo ryby były bardzo wysoko stałe i żeby je cokolwiek złowić, trzeba było kombinować z opadu jakoś łapać. Czyli w skrócie mieliśmy, znaczy no Sebek najpierw wymyślił, żeby ponad metrowy przypon dać. Jemu to super zagrało, wyciągnął, no i tak ciągnął cały czas. Mi zagrało to przez godzinę, może tak nawet nie. I później Sebek ukradł ryby, wszystkie zabrał do siebie. Dobra, szybciutko tak. Tylko zważymy rybki, co i jak jest i... Dawaj, wyciągaj. Tylko weź sztycę odkręć. I tak mi troszkę więcej poszło, bo parę mi widziałeś wypadło, bo miałem w wiaderku, bo nie wziąłem siatki. Ale też dużo, to parę reszty takich ładniejszych też mieliśmy, ale niestety miary nie miały. Bo też można by było je tu wrzucić, ale nie będziemy przeginać już. Kurczę, no. Dobra, sam podbierak ma 400. Czyli minus 400 robimy. No, czekaj, niech się ustabilizuje. On ci kliknie tam. Kilo 600, czyli minus... 400. Minus 400 to kilo 200. No to i tak nie tak źle, nie? No to jest wirowne. Zobaczcie ile fiszów. Takich małych to wcale nie było. Malutkich, no nie, szczerze myślałem, że więcej będzie. No bo było więcej, bo mi trochę popłynęło, bo mi się podbierak przesunął. Jedziemy z koksem, zostałem kamerzystą. Ale pieniędzy z tego nie będzie. Znaczy się, nie wiem, czy oglądasz YouTube'a. U nas taki kamerzysta jeden był na YouTubie. To teraz będzie odpowiadał w prokuraturze. No dobrze, tak też połapę. No no tam udaje, że to więcej miałem, tak, tak. Nie, no więcej miałeś to ty, no. Co ja tu mam? 6 łoteczek? To tylko ten jazik tylko tu uratował sprawę. Kilo 200 minus 400, no to 800. No i przerąbałem o 400. Także nie jest aż tak źle. Dobra, poszło. Nie zgrał mi się. Bo pan akurat płynie. A, gdzieś? Wypuść to tam. Czyli bardzo, bardzo super dzisiaj było. Bardzo przyjemnie się łowiło. No mówię, no to jest żwirownia. Nie da się tutaj chyba już zrobić 5 kilo czy 10 kilo. Może by dał radę, bo mieliśmy dużo brań, mieliśmy. Ale takich, że zanim ten przypadł opo, to ten ropak już był pusty też. I też jakieś rozwiązanie trzeba było dodatkowo do tego zrobić, nie wiem też jakie, żeby to zagrało, bo naprawdę ciężko. Sebek miał fajne kije, miał takie mięciutkie szczytówki, ja miałem twardą i to naprawdę jest ten opad, to było takie tyk tylko i już trzeba było tutaj przycinać, a na moich twardych szczytówkach no nie byłem w stanie w ogóle tego zauważyć i często był robak wyćmukany, nie? Także
kończymy. Zapraszam Was do następnego filmu. Pamiętajcie o łapkowaniu i subskrypcji, a my się z Sepkiem widzimy w niedzielę, nie? I tam, zobaczymy, tam będzie bujo, prawdziwe ryby, całe 400 gram, jak będzie, to będzie też fajnie, nie? Ja będę liczył. Na razie, hej.